Witajcie w niedzielę rano. Ja się przygotowuję, karty rozkładam do horoskopu na maj. Dawno nie było horoskopu, jest początek maja. To myślę, że sobie taki ogólny horoskop można zrobić. No zobaczymy. Jeszcze monitor odpalony. Jeszcze sobie wypiszę po kolei znaki zodiaku, żeby się nie rypnąć, po prostu nie rypnąć. Także karciuszki są. No a już po horoskopie stół wygląda w tenże sposób, słuchajcie. Także myślę, że 500 kart wyłożonych na 500 znaków zodiaku, ale fajnie, fajnie, podoba mi się. Na Facebooku nawet oglądało 90 kilka osób, a tutaj na tym koło 50, także horoskop dotarł daleko i szeroko na początek maja. Super. A tu jest moje tło. A tam ciastki i różdżki. Przygotowania do pogotowia run i żywiołów. Stare trzeba zetrzeć. Stare trzeba zetrzeć i nowe zapodać. Także alkohol i chusteczki do tegoż niezbędne. Już mamy gotową planszę. Superaście. No i ja już po horoskopach jestem. I wiecie co? Wezmę ciuchy. Ciuchy wezmę. I schodzę na dół. Prysznica wziąć. Ciuchy białe. Prysznica wziąć. Jeszcze wezmę to hebę. Bo tu mam jakieś... Co ja tu mam? Jakieś rzeczy. Chyba do włosów. Do włosów. To wezmę ciuchy i hebę. Jeden telefon, butelkę do wyrzucenia, już mam pełne ręce wszystkiego. Butelkę tam, to mam plastiki, a jeszcze muszę to sprzątnąć, żeby tu nie leżało na biurku. Cały zestaw do odkażania pogotowia run i żywiołów, zawsze świeże, odkażone. Dokładnie, sobie położę. Tu trzeba perfum użyć. Proszę bardzo. Chusteczek nawilżanych. Proszę bardzo. Działamy. Jeden telefon wzięty, butelka pusta wzięta, czyli majtki. Majtki będziemy robić oblucję. Czyli się kąpać po prostu po ludzku. Będziemy. Najwyższy czas na to. Jakieś takie niebieskawe. Dobra, i lecimy na dół, ale najpierw jeszcze śniadanie. Tylko już se zniesę różne ważne rzeczy. Se zniesę i se będę miała. A tu u nas pada. O. Pada i jest niemiło, niesympatycznie. Ale trudno. Dobra. Jesteśmy w kuchni. Do worka, telefon na stół, rzeczy na przedpokoju, w sensie tak, to też do łazienki, jakie tam trzeba zrobić, jeszcze muszę, echo mam, jeszcze muszę posprzątnąć, także wyłączam się i zmywam i robimy potem śniadanko. Dorota jest pogniewana oficjalnie na kota, a my jesteśmy w Narni, ponieważ sok się robi. Słuchajcie, dzisiaj nie, ale piłka lekarska, też arbuzowy będzie na pewno. Natomiast dzisiaj warzywa, które już miałam, słuchajcie, no kupiłam, jak kupuję w Biedronce jabłka czy coś, to psują mi się w sposób natychmiastowy. Natomiast kupiłam tutaj na wsi, rolnik stał, był i... kawa się robi. I one mają już tydzień, nic im nie jest. Także słuchajcie, różnica jest duża. No, w Biedronce jednak chyba leżakują długo, tak mam wrażenie. Teraz będzie sok z 7 jabłek, 2 pomarańczy i 3 marchewek. Mam nadzieję, że się zmieści w w to pudełeczko, jak nie to będę gdzieś tam. Fajna jest ta moja wyciskarka, kocham ją i wielbię po prostu. Jestem zachwycona. Lecę, słuchajcie, umyć marchewki. Jeszcze pokroję, biorę pomarańcze i będziemy wyżynać. O, narnia działa. Składamy naszą przecudnej urody tą wyciskarkę. Jeszcze jest taki patent do śmieci bio. Bardzo dobry, że jak jest ten pojemnik na te śmieci, to się wkłada w niego reklamówkę i potem nie trzeba go wyczyszczać, myć, bo reklamówka zbiera to wszystko, składamy i działamy. Ja tak z dołu głos ze światła dopowiada, że reklamówki są biodegradowalne. Dzięki żeby nie było. Żeby nie było, dokładnie. Także lecimy, nie zaczynajcie od pomarańczy, już wam mówię, bo sok wylatuje z drugiej strony, już też się nauczyłam. Mam całą michę jabłek i różnego innego rodzaju przedmiotów. Od jabłek można zacząć na spokojnie. To mielce. Ja mielę po kawałku, nie upycham, nie cudaczę, po prostu mielę po kawałku. Mam czas, jest to przyjemność, dajemy dużo dobrej energii. Żeby nie było za sucho, to wymieniam jabłka z marchewką zawsze. Na końcu pomarańcze. Jeszcze ten jamrusz moglibyśmy naruszyć w sumie, nie? Jarmusz. Tak to będzie. Mamy dzisiaj w ogóle herbatę z hibiskusa, więc zacnie. Ale będzie stygła, to wam pokażemy co i jak. Dobra, ja się wyłączam i robię soczek, żeby było zdrowo, zdrowo. Co jest niezdrowe w tym domu, co jest zdrowe, to jest zdrowe. No. Wyłączam was. Ale z arbuza zrobimy sobie sam, nie? Mhm. Marchewy zdrowe. Zdrowe. Bo od rolnika wymyte szczotą. Ty już masz sposób, widzę, na to. No. Twarde, miękkie, miękkie, twarde. No. Tygodnie wprawy. Tak, twarde, miękkie, żeby nie było, że coś tam zatyka, czy coś, te dziurki, ja nie wiem, ale ta pierwsza, którą musieliśmy oddać, to ona chodziła bardzo twardo. Czekaj, bo mi uciekła ostrość. O, jest. No, ta pierwsza, którą trzeba było oddać, bo się silnik popsuł, to ona chodziła tak bardzo twardo i chyba była źle poskręcana po prostu. Oni napisali, że nie trzeba dopychać. Ja zobaczcie, ja nie dopycham, tylko jak gdyby, o, podsuwam, podsuwam. No jest pojedyncza, nie dopycham nawet tym nigdy. Ale ona nawet inaczej chodziła, więc wcale się nie dziwię. O, tu zobaczcie pojemnik. Biodegradowalna. Powinny mieć chomika, gdy miał co jeść. Albo króliki. Albo świnkę morską. Świneczki. Się przy nas wyżywiły zwierzaczki. Tak, czasem tak marchewka nie podeszła, ją tak podeszła pod te miałki. No więc tak, kiełbaski z wody, keczup, sos tatarski, cała masa soku i hibiskus, który będzie się studził, żeby był dobry. A tymczasem na tarasie leje i pada. Leje i pada. Ale słuchajcie, no to jest takie, jak się zaleje, to się odleje. Tam to już było wyschnięte, ale znowu jest zapadane. Tu już nie skomentujemy. Druga plandeka jest potrzebna, bo na razie pod plandeką stoi pranie. Albo ta na pół, bo jest dużo. Już sama nie wiem. Chociaż ja myślę, że jakby ona była przywiązana, ma te kółka, nie, no pomyślimy. Prawda jest taka, że będę tak łaziła góra-dół. Z tego względu, że cały czas coś robię. Już wyczyściłam całą łazienkę. Zrobiłam jakieś tam ogłoszenia niedzielne. Zadziało się. A teraz schodzę na dół, bo będziemy robić frytki. Niech będą. I będziemy słuchać książki. No właśnie, dobra. No, pachnie tymi detergentami ta łazienka, ale to nic. A dzisiaj na obiad oblizana łyżeczka. I ja nie mam, nie? Frytki ze sosem tatarskim. No właśnie. Druga porcja Dorota smaży, bo ja dostałam pierwsza i nie zawaham się ich użyć. Wieczorne zabawy Doroty z kotem. O. Tutaj mam pompkę, jedną jedyną. No. Kuszenie kota. Kabum. Kolacja. Za dobrze wykonaną pracę, lody, sorbety i inne ważne ety. No właśnie. Kot jest niezadowolony, bo on nie dostał. Kot? O, biedna mała kicia w kątku. Miseczka pełna. Sorry. Sorry. O. Gdzie lecimy? Nie. O, zobaczcie, jak nam się kwiaty rozstrzelały. Te to się pozamykały troszkę, bo one się otwierają na dzień. Ten dostał jakichś dwóch rogów po prostu. Tu jakieś nowe pipstki rosną, takie białe. Tak. Proszę bardzo. Jakiś komar chce mnie atakować. Ten jakiś większy. Szafirki stanęły. Trawa, proszę bardzo. Trawa jest piękna. Trawa rośnie. Tylko jakoś rzadka taka. Jakaś taka, albo czekajcie, to jest pierwszy jeżyk. Pierwszy jeżyk. Dlatego tam trzeba mocno podawać. Tam nie siałam, bo tam jest tata. A no tutaj to, no tak. No dobrze, no ziarenka znaczy się puszczą i pójdą. Podlewanko trawiaste. Trzeba ją chyba bardzo mocno moczyć w takim razie. Bardzo mocno, o to wychodzi. Patrzmy, takie dwa rolniki nauczyły się obserwować przyrodę. Popadało, trawa wzrosła. Niedługo nie będzie. Ojoj, ale ptaki wydziubały, ojoj, ojoj. No. Ojoj. Ojoj. Ale byliśmy w Akrzonie, chciałam wam zrobić haul z siaty. Kupiłyśmy sobie... Dorota tam coś nagrywa. Kupiłyśmy sobie po jednym ręczniku, to był mój kolor. To jest kolor Doroty, bardzo się nie pomylą. I mamy dużo ptaszków, to znaczy dużo dla ptaszków mamy, bo mamy tak. Jakieś normalnie fat ball with coś tam and sunflower seeds. Proszę bardzo, takie ptaszkowe rzeczy to są. Potem mamy ptaszkową bagietkę. Rozpuszczone ptaczki. Ptaszkowa bagietka. Proszę bardzo. I mamy jeszcze ptaszkowego kokosa. Ze środka wyżerają. Zaraz wam później pokażę, jak mocno wyżerają. No, już mamy jedną wyżarkę. Kupiłam plasterki, lecz to nie wszystkie, bo pewnie w drugiej torbie są reszta. To sobie do medykamentów schowamy. Kupiłam Arizonę. Jakkolwiek to nie zabrzmi, będziemy pić. Arizonka. Druga siata. Druga siata polega na tym, że mamy dwa zamykane pudełki na reklamówki. Będziemy robić właśnie tak researchem. Mamy jeszcze więcej plasterków. Jeden może rzucić do sypialni, co? Plasterek? No. Nie, jak mi będzie bolało, to będę wiedziała, gdzie szukać w jednym miejscu. Tak to tu. Także takie plasterki do Doroty rąk. Ja sobie kupiłam bullet journal kolejny. Zeszyt w kropki, bardzo dobrze się w nim pisze. Już jednego używam, także tak. Dorota do biura sobie wzięła te, a ja tylko jej ukradnę jednego czarnego i zobaczę, czy się dobrze pisze. Kupiłam, słuchajcie, maseczki, które będę robić i będę nagrywać, maseczki testować. Mam tak 4 takie, one są nie, bo to są jakieś inne. Jedna jest taka, że jest po prostu maseczka czarna, to tak, a druga jest, że jest bomblowana, to są takie. maseczki i jeszcze są maseczki jakieś też nakładane z jakimś kawiorem czy z czymś. No, to zobaczymy. To do biura, bo jak wysyłamy jakieś te rzeczy, to podkładki takie ładne mogą być. Jest biurowa sprawa. To jest moja sprawa, bo znowu są różne washi tape'y i to za 12 zł tutaj multum washi tape'ów po prostu z biorem. Tutaj sobie kupiłam naklejkowe koronki. Tylko się widzę, nie chcą. O, naklejkowe koronki takie. Zobaczcie kota, ona czeka na jedzenie. Kicia? No co? Miałam? Dorota wzięła żelki jeszcze. Teraz bo trzeba mieć, wiesz. Żelki koniecznie. Tutaj mam worki do kuwety. Słuchajcie, jeżeli duże, pisze super strong, large, 8 sztuk, one takie płaskie będą, mogą być zacne. Ja mam niby trójkątną kuwetę, ale może się, ale piękne. Poczekajcie, bo Dorotę też sponiewierało, że takie ładne. Zobaczcie, jakie ładne te. No, te mam śliczne. Tu jest doniczka, to zaraz powiem po co. Tu mamy też gruby papier do drukarki. On ma 20 arkuszy, 300 gramowy jest, 300 gramowy do drukary. Ja tu kupiłam sobie jeszcze oczywiście naklejki różnego typu. Ja je lubię. Proszę bardzo, jeden papier naklejkowy. Drugi z takimi skrzypcami, fortepianem. I tutaj mamy lampioniki, ważki. Bardzo fajne. Trzeci mamy taki, że grzybki są. I misie, leniwce, czy tam co, i jelonek i takie różne są. Bardzo fajne. Vintage, vintage. A tutaj są travel. Travel. No, będę podróżowała, będę wolała. I kupiłam sobie na karty taką kosmetyczkę. 5 zł w Actionie. Kupiłam sobie koraliki do różdżki, bo chcę jeszcze te węzełki poumieszczać, bo same wstążki latają, a z koralikami fajnie wiszą. Tak, jeszcze będzie. Kupiłam jeszcze worki. To jest 15 sztuk i tych jest 60 litrów, bo nam się też worki skończyły. Jesteśmy świetne w researchowaniu, ale worki się kończą. No i to jakieś 120 chyba wziąłam 10 sztuk. No. Takie też się przydają do przeremontu. Mogą być do pana remontowego. Do pana remontowego. A to jest doniczka, która stanie jako trzecia. Musimy ziemię dokupić, bo nie mamy, nie? Mamy jeszcze. A mamy ziemię. Bo pan remontowy ma przywieźć mi miętę. Będę hodować miętę. A i mój ulubiony napój aloesowy. 6,99 w tym. Czasem sobie po prostu biorę. A kotek co? Toalet kocia. Podglądają kotka. O, jaki żółwik. Bardzo ładny. Tak, Kicia. Dobra, już się nie rozczolam. Dobra, to tyle. Idziemy układać. Kotek, kotek doniczka. Pudełeczko kocie. Torba może. Ile to fajnych kocie, żeby skoczyć. Co tu skoczyć? O, no tutaj miałyśmy już kupione te kokosowe łupinki z żarciem dla ptaszków. O, jak mocno powdzierane. Coś fajnego. Ja się już będę z wami wieczorem żegnać. Oczywiście razem z kotem, bo usłyszała, że włączam kamerę. Ale jeszcze chciałam wam powiedzieć, że w Actionie była promocja na świece. 25 zł taka wielka. Hello Sunshine. I 11 zł. Taka też wielka. Obie wielkie. No ja biorę się do komputera. Tam jak zwykle wieczne ognie. Do komputera i działam. Natomiast jeszcze byłam w takim sklepie ze zdrową żywnością i kupiłam srebro koloidalne w toniku. Dziunia, no przecież ja przez ciebie nic nie nagram. No już się. No. Jeszcze bardziej mi wejdź w kamerę, leżeć tutaj. Już. kolagen. Pewnie się nie będzie fokusowało, bo kot się rusza. Także kolagenno, może tak powiem. I olejek, włosy, twarz, całe ciało. Kot, oczywiście gwiazda pierwszoplanowa. Musi być, nie? Dziunia? O tobie mowa. O tobie i tylko o tobie. Tak.